dlatego, że będziemy z nich robić sok i mają dużo mikroelementów i witamin. Witajcie na moim blogu. Dzisiaj jest dzień pokrzywy. Pokrzywa majowa nam pięknie tutaj urosła i z moim wnukiem Leonem robimy teraz sok. Leon najpierw nazbierał pokrzywę z mamą swoją, a teraz robimy. Ponieważ ta pokrzywa, mimo tego, że jest to młoda i soczysta, to jednak, żeby nam ten sok troszeczkę lepiej wychodził, i był bardziej w takiej formie płynnej, dodajemy troszeczkę świeżego, ale takiego ogrodowego selera naciowego. Zresztą to też poprawi nam smak tego soku. Warto właśnie albo namoczyć wcześniej tą pokrzywę, żeby ona była taka bardziej wilgotna, żeby nam się nie zapychała, albo po prostu dodać coś. Można też dodać jakieś tam jabłko, szczególnie wtedy, kiedy używamy to na bieżąco. Nie robimy sobie jakichś tam zapasów, aczkolwiek można po prostu ten sok zapasteryzować, bądź przechować go parę dni w lodówce. O właściwościach pokrzywy dużo by można było mówić, ale przede wszystkim zawiera bardzo dużo żelaza, oczyszcza krew, jest też krwiotwórcza, szczególnie polecana przy anemiach, bardzo, bardzo pomaga. Oczywiście na reumatyzm można sobie robić jakieś tam okłady, czy jakieś biczowanie nawet, tylko trzeba pamiętać po tym, żeby tą skórę zabezpieczyć jakąś oliwką. No i przede wszystkim herbatka w różnych postaciach, ze świeżej pokrzywy, czy suszonej. Ja zawsze dużo pokrzywy tej majowej zbieram i suszę tak, żeby mi na cały rok wystarczyło, bo oprócz tego, że wewnętrznie bardzo dobrze jest pić tą herbatę z pokrzywy, z liści pokrzywy, to również jest świetna na włosy, do płukania włosów. Także jest to naprawdę skarb ogrodowy. Ten zwykły taki chwast, ja nazywam ją królową ziół. I to na dzisiaj tyle. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i mojego bloga i do zobaczenia wkrótce.